Jeśli uważasz, że wszyscy rodzą się z takimi samymi predyspozycjami do bycia szczęśliwym i spełnionym, skończ. To nie jest rzeczywiste. Jedyne, co jest prawdziwe, to marazm oraz gnicie. Powolne gnicie. Życie jest rozpędzonym pociągiem, a ty akurat leżysz na torach i nie możesz zrobić żadnego ruchu. Tu każdy chce cię jedynie zniszczyć i uważam, że powinieneś brać z nich przykład. Jedyne, co możesz zrobić, to pogodzić się z tym, że zostanie z ciebie krwawa miazga. Wiem, co będziesz robił jutro, za tydzień, za miesiąc i za pieprzony rok. Na początek małymi kroczkami. Nic tak nie gnije na strzała. Potrzeba czasu. Nie porównuj się z innymi. Przecież wiadomo, że jesteś najbardziej chujowy ze wszystkich. Kolejna rzecz. Systematyczność. Powątpiewaj w sens życia. Regularnie. I wytrwale. Jeśli usiłujesz polepszyć swoje relacje z płcią przeciwną, przestań. To nie ma żadnego sensu. Taki właśnie los czeka mężczyzn, którzy z hukiem przegrali loterię genetyczną i zostali z niczym. Zostali niczym. To, co jest jeszcze możliwe, to napisanie kolejnego posta na forum internetowym, gdzie możesz zainspirować innych do przejrzenia na oczy. I nie zapominaj, że możesz wszystko. Powieszenie, wyskok z 10 piętra, samookaleczenie. Do wyboru, do koloru. Wiedz, że nic nie dzieje się bez przyczyny. To, że jesteś taką miernotą, wynika z genetyki. I gówno możesz z tym zrobić. Także oddech, relaks i przestrzeń.